odebrać jako wyzwanie. W takim razie, Danielu, pytanie do ciebie. W pierwszej walce przegrana z obecnym tutaj przeciwnikiem, ale wygrana z własnymi słabościami. Jaki plan na nadchodzącą walkę z Rafoniksem? Właśnie chciałbym na temat tej pierwszej walki powiedzieć. Pierwszy bardzo mały okres przygotowania, teraz całkiem inaczej to wszystko wygląda. Dla mnie całkowita zmiana w życiu i w ogóle. Pierwsza walka, tak sobie cały czas rozmyślałem wtedy nawet, jak się do niej przygotować, jak wyjść. No bo powiedzmy, jakbym nawet przyłożył się 20 sekund i trafił Adriana i bym wygrał, powiedzmy. Jakieś cudem, nie cudem, nieważne, ale wszystko, karty były po mojej myśli rozdane. To czy właśnie Marcin po 4 latach, który do mnie jechał, czy by Lordoza do mnie wyszedł na przykład, tak? Wjechał przed galą, zrobił z siebie kurwa pajaca totalnego, tylko to umiesz powiedzieć. Zobaczymy, kurde, 13 października, nie? Słuchaj, nie wezwałem cię ani ty razu, swojego kolegę wystawiłeś, kurwa, na ring, a ty gdzie ty byłeś? Jakiego kolega? Dym, kurwa, nie wyszedł dawno, byś zginął pod mostem, frajerze, ty. Ty, kurwa, z biedaku pierdolony. Się cieszę, żeby zgodziłem się na walkę, kurwa, manipulatorze dzieci. Dobra, gościu. Bij dalej niepełnosprawnych na YouTubie, pajacu, dziękuję. Ty, kolejne. Pytanie, bo muszę odpowiedzieć do końca. Mnie, tak, kurde, pytanie brzmiało, jaki plan na nadchodzącą walkę z Rafoniksem? Trzymaj się tematu, frajerska. Jaki plan? MMA, jak mówiłem, pierwsza walka była w boksie, nie chciałem też za bardzo wyjść w MMA, nie chciałem za bardzo też jakoś tam, no, nawet myśleć o wygranej, wygrałem sam ze sobą, wiedziałem, jakie miałem braki, to była prawda, ten mój tryb życia, który prowadziłem, totalnie mnie wykończył, zniszczył, bardzo słabo się czułem po walce przez pierwsze 5 minut, wtedy doszedłem do siebie, krzywdy mi Adrian nie zrobił, taki był plan. Rafonik się zgodził na walkę, więc drugi plan udany, trzeci plan wygrać walkę do 13 października, tylko to ta data mi w głowie siedzi, dziękuję. Zobaczymy, czy ci się uda. Dobrze. Nie spojrzałeś mi ani razu. No po co? Ja ci, kurwa, zobaczę na ważeniu. Ale ja ci widziałem już, jak zrobiłeś najazd z kolegami tam, którzy są, wtedy mi na HT, ja ci widziałem, jak przy policji, kurwa, tak co stałeś. Co ty pierdolisz teraz? Tak, kurwa, stałeś ty. Co pierdolisz? Po co o tym gadasz? No i chuj, będę gadał wszystko, ty, niech ludzie znają prawdę. Ty sam pocowałeś, gadałeś. Tematu, a nie jakieś takie bajki, ty przyszedłeś tu pajacować? Bajki? No bajki. Pajacować. No tak. Pajacerkę będziesz robił, kurwa, jak nad niepełnosprawnym się znęcałeś w ringu, ty będziesz uciekał, będziesz pajacykiem. Imię, nazwisko. Ręką będziesz machał. Powiedz żadnych danych, nazwisko. No powiedz. Nie, sobie wystarczy wpisać. No to chyba nie wiesz, o czym mówisz. Wiem, możesz powiedzieć, wyjaśnić przy okazji, jak jest coś nie a tak. Co ja mam wyjaśniać? Słowa. No właśnie, jeżeli nie masz nic do wyjaśnienia, czy to jest, przyszliśmy gadać, to jest prawda, to co ja mówiłem. A nie o jakichś pierdołach. Kolejne pytanie, to można tak gadać, to nie ma sensu. Szkoda mi głosu. Teraz pytanie do ciebie, możesz odbić piłeczkę. Wiele osób twierdziło, że do tej walki nie dojdzie, a jednak jesteście tutaj, przygotowania idą pełną parą. Brak kasy. Czy masz coś do powiedzenia hejterom, których jest sporo? Co do braku kasy, tak na szybko, może byś wypłacił tam komuś wypłatę, a nie siedzą ludzie za darmola na streamie. Komu? Kto? Nie wiem, no. Ciężko tam słyszałem z pieniędzmi. Chyba, że mam kolegów, ty, kurwa, rybę wszystkich, uciekłeś z Białegostoku. Z czego uciekłem? To ty tam na Adama, Elanetaron, kurwa, się zobacz, powołujesz. Z Adamem, kurwa, zrobiłeś na YouTubie swoim kumplem, że on do ciebie wraca w ogóle, szacun ty Adam, nie? Co ty gadasz, ty? No, to co chce, człowieku, to chodzi mi. Dobra, jakie było? Pytanie brzmiało, aż sobie muszę przypomnieć. Czy masz coś do powiedzenia hejterom, którzy spodziewali się, że do tej walki nie dojdzie? No, dostaliście to, czego chcieliście. Będzie walka. Widzimy się 13 października. Teraz pytanie do Dawida Ozdoby. Pytanie do Daniela Magikala. Dla widzów, którzy nie są świadomi podłoża waszego konfliktu z Rafoniksem, od czego to wszystko się zaczęło? No, z chęcią mogę powiedzieć. No, my z Marcinem graliśmy wspólnie grę w Tibie, stare czasy. Tam się różnie wgrzedziało, wiadomo. Ja zacząłem streamować takie inne rzeczy, w sensie full kamera, alkohol się pojawiał, jakieś tam imprezki, coś takiego swojego i zacząłem nagrywać omegle. Też w archiwum, jakbym dobrze poszukał, jest taki filmik, jak Marcin mnie przez kamerki złapał. No i sobie rozmawialiśmy, wtedy był moim widzem, tam pośmialiśmy się i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętam, że na Ventrilo właśnie koledzy Marcina zaczęli sami mu mówić, żeby zaczął streamować, zaczął to robić. Ja wtedy na Twitchu, na platformie dostałem blokadę konta na 2 tygodnie i pamiętam 4 lata temu w sierpniu robiłem urodziny na YouTubie. No i Marcin odpalił takiego drunk streama z alkoholem na Twitchu. No i zaczął podawać mój adres cały publicznie. Te dziwki mi zamawiał z Roxy, tam te miałem młode dzieci, małe. No po prostu cały stream polegał na tym, że on chlał, wyzywał mnie i ludzi, tych, którzy byli ode mnie, byli nakręcani i po prostu on robił takie coś, show takie fajne, nie? No i tak przez te 4 lata po prostu wiele rzeczy kopiował, groził, że przyjedzie, kopał worek, życzył mi śmierci. Ostatnio na GTA serwerach mówił, że mojego brata połamie, który tam jest młody, 16 lat, powiedział, że na konferencji mu nogi połamie przy mojej matce. No to jest osoba, która, no, mówi w internecie jedno, a w ringu ja pokażę, że drugie i będzie przepraszał za to wszystko. Czemu nie zszedłeś do mnie, jak przyjechałem?
No zszedłem do ciebie, wybiegliśmy, byli twoi koledzy wszyscy, a ty był stałeś na końcu. 30? Przy drzwiach nie było. 30? Nie, dwa auta i was policja zatrzymała przy polomarkecie. Aha. Zostaliście spisani, sprzęt wam wszystko przyłapali, że mieliście sprzęt, macki, klucze. Więc mówiłem, jedno słowo, to byście byli na dołku, byście mieli dwie sprawy, ale ja was nie sprzedam, bo nie jestem sprzedawczykiem. Ja wiem, ty sztywniak z Torunia. Sztywniak z Torunia. Ważnego z Torunia, ty skąd? Z Białegostoku uciekłeś, frajerze. Ja kurwa, sobie robiłeś lipu kolegów. Dobra, nie chcę wnikać w twoje tam rzeczy, co tam robiłeś, ale ci co wiedzą, to wiedzą. Za mało wiesz, żeby wnikać. Dobrze, idź tam do swojego Piotrkowa. Ja się dziwię, że ty, ile ty adresu raz zmieniałeś? Ile ty zmieniałeś adres raz w życiu, co? Jak twój adres wyciekł w internecie, od razu spierdalałeś, chatę zmieniałeś. Dlaczego tak uciekałeś, co? W ogóle... Obstrałem się. No właśnie, no prosta piłka, sam sobie odpowiedział. Rafonix, no ciężko tak ciągnąć ten temat, ale chyba trzeba. Podczas streamów nie przebierałeś w słowach. Mówiłeś między innymi, że Daniel jest lekko upośledzony. No tak z twarzy trochę wygląda, nie? Czy teraz, kiedy... Fasa tak na mordy dostaniesz, nie? Tak. Czy teraz, kiedy Daniel siedzi obok ciebie naprawdę jakby blisko, masz odwagę jakby powtórzyć te słowa, potwierdzić je, czy może chcesz się z czegoś wycofać? Że co, że jest upośledzony? No powiedziałem, jak tak patrzę na niego, podobny do orków tam z tego, z Władcy Pierścieni. Masz trzy brudki takiego. Już. Widziałeś, wiesz o tym? Że co mam? Trzy podbródki już masz? Dlaczego? No nie wiem, tak po gruby prostu. Jestem? Czy we mnie zamieniasz, ty starego tucznika? Ja 7-4 na wadze, stary. Jak na ciebie, kurwa, usiądę, nie? Ale cieszę się bardzo, że chudniesz, wiesz? Miło mi bardzo. No. Będę chociaż do chudego byka podejście. Weź raz w życiu koszulkę zdej. Mam nadzieję, że na byka to możesz mi usiąść, stary. Dobra. Słuchaj, ja ci powiem tak. Walcz bez koszulki na walce. To będzie coś... No postaram się to dla ciebie. Wtedy zobaczymy chudego byka. Bo ja w tych spodniach na pewno nic tam nie masz, nie? Bym nieraz widział. A ja w sumie nasze łapy pokazywałeś, nie? Łukasz, nasze łapy pokazywał za starych czasów. No swojego ptaszka pokazywałeś nasze łapy, nie pamiętasz? I co większego mam niż twój? Ja się swoim nie chwalę, tylko ale większy czy nie? Kurwa, przed sobą, czy nawet w sobie, czaisz? No twoja może śmiała, ale chodzi mi o to, że nasze łapy już byłeś po jacyku. Wszędzie już byłeś, gdzie ty nie byłeś. Tylko gala i nara, i pakuj wory, nie? Dwa woreczki małe. Rafonix może mu wejść w nogi, może zrobić jakąś skrętówkę, dlatego mówię, że Rafonix ma większe szanse. Będzie taka MMA. Skrętówka, że ta morda orka to będzie poskręcana w cztery strony świata, bez kitu. Dobre. Orka to ty Disa wyzywałeś na YouTubie i co mu zrobiłeś, gówniarzu? Nic. Małolacie jebany ty. Iść lordozę leć, kurwa. Gadaj coś o gali, facet. Powiedz coś o gali, o walce, przygotowałeś bo 13 się październik. Skąd ta śliwa, powiadaj. Ze sparingu z piątkowego i nie żałuję, to będę miał jeszcze o wiele więcej. To ładnie cię dojebali. Załatwię ci sparing z tym, co ja miałem, dobra? Byś załatw, przyjechał prywatnie? Załatw, dobra, odezwę się. Pogadam z trenerem, czy można tak się zgadać i weź sobie przyjedź, nic się na pewno nie stanie. Wyjdź na sparing z tym, co ja walczyłem, dobra. Okay. Rafonix, chcesz, żebyśmy porozmawiali bardziej o gali, no to porozmawiajmy bardziej o gali. No Daniel ma przewagę, jeżeli chodzi o wzrost, jest wyższy, jest cięższy. No i ma też przewagę doświadczenia, no bo on już stoczył tę jedną walkę z Polakiem, no przegraną, ale jednak na pewno coś udowodnił. Czy w ogóle dopuszczasz do siebie myśl, że możesz przegrać tę walkę? Średnio, powiem ci, że bardzo, bardzo, nie wiem, czy nawet jest procent. Jestem pewny siebie, trenuję, robię po dwa treningi dziennie, także przygotowuję się na pełnej. Nie wiem, Daniel czasami mówi, że wraca z treningu, a nie widać po nim, żeby wrócił z treningu, nie? No jak widzę jego streamy. Ciężko. Nie wiem, wierny widz, donaty głosowe po nocach, dzięki za piątki. Ty właśnie, ty masz jakąś schizofrenię, ktoś ci nie, wysyła ty jakieś szoty i ty mówisz, że ja wysyłam ci donaty nie oglądam, głosowe. Nie, szoty mnie nie rajcują. Nie lubię siebie oglądać, tym bardziej ciebie. Dobra. Dobra. No dobrze, a powiedz, gdzie konkretnie upatrujesz swoje przewagi nad Danielem? W czym jesteś od niego lepszy? We wszystkim. Daniel, jakaś odpowiedź? Na rękę lewą, dawaj. Na rękę lewą? Na początek. Ale to co, chcesz mi zwalić tą lewą, czy co? Kontuzyjne. No, jeżeli Wojtek i Boxdel pozwolą, to mogą się zmierzyć na rękę. Nie, myślę, że nie. Lepszy we wszystkim, no. Widzimy się, jeżeli tak, chodzi o YouTube, tego. Wyniki, o dorobek wszystkiego, to jednak ja jestem lepszy. To nie wiem, czym ty jesteś lepszy. Według, w życiu prywatnym cię nie znam. Nie słyszałem, według czego jesteś lepszy? No, pobytu na YouTubie, w osiągach, to co ja robię. Wiem, że zazdrościsz. Często pomysły podpierdalałeś z kanapą. Słuchaj, ja się nie jaram już tak internetem jak ty. No zmieniłeś content dla dzieci. Zamiast być takim twardym, jak byłeś 4 lata temu, napierdalać worek, grozić mi śmiercią, zmieniłeś stylówek, GTA 16-latkowi, grozisz mu nogi połamiesz ty. Ty się nigdy PZ-ta nie zmienisz. PZ też chciałeś po konferencji poczekać. My poczekamy na ciebie, zobaczymy, co tam chciałeś powiedzieć. Poczekacie, po tak? Poczekacie, różnie, tak? Tak jak teraz czekałeś, na którym nawet na mnie nie spojrzałeś. A po co i mam obiecuję ci, że poczekam na ciebie i kurwa będziesz wychodził stąd
z pomocą Wojtka, wiesz o tym. Tak? Wiesz, że ja poczekam. To idziemy razem. Wiesz, że ja poczekam. Kamera cały czas ich będzie na nas. Luzi. Ale po co, kurwa, Marcin? No to jest bok... Danielu, tak naprawdę wasz konflikt trwa już od ponad 4 lat. Czy myślisz, że ta walka ostatecznie go zakończy i czy w ogóle jest jakiś, czy jest w ogóle jakiś alternatywny wymiar, w którym podajecie sobie rękę? Myślałem o tym bardzo dużo. Po prostu ja po walce chciałbym, abyśmy sobie już dali spokój ze sobą. Zero gadki w internecie. Nie każdy robi swoje. On nie gra w te GTA, czy tam inne pomysły robi. Ja będę robił swoje. Nie masz rację, tak. Tak będzie. Co? Będzie chyba dobry tak. Pomysł, nie? Dobry pomysł. Tak, już niech inni się wykażą. My już myślę, że przez 4 lata tak napędziliśmy internet, YouTube. No właśnie, no. Nie, to moim zdaniem fajne rozwiązanie. A życie jest różne, no różnie będzie, tak? Raz z Marcinem gadaliśmy na YouTube, na streamach swoich, nawet z moją mamą rozmawiał przez pół godziny, była rozmowa. No rozmawialiśmy jak koledzy, jednak coś tam nas połączyło, podzieliło, ale jest mega nienawiść i musimy to po prostu sfinalizować sobie. Fajnie, że ta gala powstała i mamy w końcu okazję to sobie wyjaśnić, nie? Jasne. Zgodzili się. Nie wiem, czy zauważyliście.